Dobra, no, dawno nie było odcineczka, nie? Ale no, to można powoli wrócić do odcineczku, bo człowiek trochę lepiej się czuje, więc można lecieć dalej. Nie wiem, zapomniałem, w którym miejscu byliśmy. No trudno, wyda się. Wiecie, musicie mi wybaczyć to słońce, bo po prostu jest słońce i tak będzie czasem tutaj coś operowało na tej kamerze, ale nie musicie się na mirror patrzeć, więc... Standardowo mamy czerwoną poświatę, mamy inaczej ustawioną kamerę. Jaka jest, taka jest, ale jest kawusia. Taką, jaką mogę oczywiście. No to lecimy z odcineczkiem, zobaczymy, na czym tu stanęliśmy. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś potężnych trudności. O tą broń, co jest tutaj na tym, to taką bym chciał. No taką bym chciał, nie ma bata. Dobra, słuchajcie, co my teraz mamy tutaj? Zapomniałem już, co mamy, jak to. W ogóle się ciągnie ta seria i ciągnie. Zrobiłoby się takie po godzinie odcinki, już by było dawno po, nie? A tak już pewnie jest z 20 ponad odcinków i końca nie widać, i my w połowie. Tylko nie wiem, co się wam lepiej ogląda, czy właśnie taki krótki, powiedzmy? Taki... 20-30 minutowy, czy godzinny by się oglądało, nie? Nie wiem. Możecie się wypowiedzieć, jak macie ochotę, w komentarzach. A jak nie macie, to nie musicie. Danina, nina. Dobra. No wczytowywuj się. Bo już też po prostu człowiek by w coś innego pograł, nie? Bo cały czas ciśniemy to. Może jutro się zmobilizuję, słuchajcie, do zrobienia takich dłuższych odcinków. Dzisiaj trochę ogarniałem jeszcze tutaj chatę. Było kilka rzeczy takich, bo to święta się zbliżają. Widzicie, wystrój studia trochę zmieniłem. Trochę. Trzy elementy dodałem. Świąteczne i po prostu... No dzisiaj było trochę jeszcze takich zadań prac domowych, ale już mam biurko ogarnięte, tutaj wszystko tego, już połowa pokoju już zrobiona, połowa studia. No bo wiadomo, że studio też musi być jakoś tam, nie? W miarę. Dobra, coś nam się tutaj zaczyna kończyć wczytywanie, więc... Jeszcze się zastanawiam, kiedy ten odcinek wrzucić, czy na dzisiaj, czy na jutro. Może na dzisiaj, a na dzisiaj wrzucę, a jutro nagram od rana następne. Dobra, aha, tu się cofnąłem, bo tu można było zapisać. Iść do centrum obliczeniowego Sieczynowa. Komorowa. A idzie zrobić jakieś ten? Autoryzacja? No, jednorazowe? Nie. Co idzie za... Ej. No przecież ja mam tych kapsułek, to co oni tu... Aha, bo to są te... Aj, niepotrzebnie zużyłem. No ale dobra, mam te małe w każdym razie. Coś mnie tu... Aha, no dobra, zapomniałem. Ja tego w ogóle nie ulepszyłem na przykład. Dobra, lecimy tam może, co? Mówię, te kurde tutaj będą teraz. To mnie najbardziej tu. Majorze, na podstawie alarmu wroga stwierdzam, że macie przerąba. Ej! No, czy to nie ma końca życia? Dobra, ma. Raz następne przyletą. No kurde! Ty zboczeńcu, ty jeden, ty. Zdychaj. Zakleję to. Idzie tego zakleić? Dobra. Pieczonko. No nie, no bo tam już następne lecą. Dobra, bo trzeba uciekać przed tym. Doktor Sechenov wysyła swoje bliźniaki na misję z, powiedzmy, Stockhausenem.
pilnuje go ten czerwony potwór? To miało. No kurwa, kurczę się powiem. No ile ich tu jest? Robotów, towarzysz Stockhausen nie może samodzielnie dotrzeć do celu, a Sechenov nigdy nie zostaje sam. Sam? Jest bohaterem Związku Radzieckiego, wszyscy go kochają. Tamty cały czas mnie goni? Ile mnie goni? Jeden? Dlaczego, towarzyszu majorze? Myślisz, że na Kremlu są osoby zazdrosne o niego? Które chciałyby się... No on idzie cały czas do mnie, dobra. Dawaj go. No, sztognuj. Nie ma lepszego kandydata na pierwszego sekretarza kolektywu niż dr Sechenov. Pierwszy sekretarz? Sądzicie, że to właśnie nim zostanie? Oczywiście. A kim innym? Jeszcze ktoś? Mam nadzieję, że macie rację. Dobra, my tam mamy iść, dobra. Nagrywamy? Nagrywamy, okej. Teraz Pietrow mógł wysyłać wiadomości na zakład. Zakład jest odizolowany. Gdyby Pietrow mógł cokolwiek przesłać bezpośrednio komuś innemu, już by to zrobił. Tam był samochód, można było się przesłać, ale to już jesteśmy tu na miejscu praktycznie. Masz na myśli tę jebitną kulę na niebie? Czyli Pietrow jest gdzieś w pobliżu? Tak sądzę. Protokół awaryjny zablokował większość komunikacji między zakładem 3826 a światem zewnętrznym. Tej blokady nie da się obejść. Potrzebna byłaby cała Akademia Naukowa. Jedziemy samochodem, słuchajcie. Więc co on chce osiągnąć? Jak z pewnością zauważyliście, jest tylko jeden kanał komunikacyjny połączony ze światem zewnętrznym, który nie podlega protokołowi awaryjnemu. Tajna linia rządowa. W rzeczy samej. Tego kanału dr Sechenov używa do rozmów z Kremlem. Nikt inny nie ma do niego dostępu. No... Nikt poza babcią Zino. To co Pietrow usiłuje zrobić? Moim zdaniem chce sklonować centralę poprzez podszycie się pod doktora Sechenova. A to sukinkot. Kurwa, no. Charles, czy Pietrow naprawdę mógłby oszukać centralę? Nie zaprogramowali jej debile, prawda? Musieli wprowadzić jakieś zabezpieczenia. Co tam skacze? Pietrow to utalentowany inżynier i programista. Nie bez powodu pracuje w zakładzie 3826. To on zoptymalizował protokoły przesyłu danych cyfrowych, programista robot oraz robot. Czyli sposób funkcjonowania. Wiedziałem, że to się źle skończy. To znaczy, że Pietrow naprawdę mógłby ją oszukać? To dlaczego dr Sechenov zawierzył te protokoły jednej osobie? To tylko chwilowe. Po uruchomieniu kolektywu 2.0 kanały komunikacji cyfrowej staną się bezużyteczne i zbędne. Mam nadzieję, że słuchacie tego, co on mówi. Przesyłane drogą emisji fal neuropolimerowych. Kod binarny trafi na śmietnik historii. Razem z programistami. Nic dziwnego, że Pietrow tak się wkurzył. Chce wszystko rozpieprzyć, póki może. Tak z grubsza, chociaż podejrzewam, że Pietrowem kierują inne motywy. Jak już idziemy takim niestandardowym... Ile mamy czasu na powstrzymanie go? Włamanie się do centrali kolektywu jest bardzo trudne. No i oczywiście tutaj nie da się wejść. Nie da się, ale... ...komunikacyjnym Pietrow będzie potrzebował na to dużo czasu. A gdzie znajdzie taki sprzęt poza centrum naukowym? Tylko na pokładzie latającego kompleksu Czołowiej. I nigdzie indziej? Czy to jest ten latający kompleks? Świetnie. Pietrow, jesteś już ugotowany, ty zdradziecki kutafonie. Dokładnie, tak, jasne, ty Pietrow. Jeszcze tu trzeba do tego Pietrowa dojść, jakoś. No, dawaj na tą gałązkę tutaj. No chyba to, no to nie Skyrim jednak. No myślałem, że będziemy mogli jak gdzieś w jakimś Skyrimie albo w jakimś innym. Gotiku czy Eleksie poradzić sobie z wejściem tam jakoś bokiem, ale chyba tam aż strach spaść. Tak jak mówiłem, zaraz się okaże, że stąd nie wylizę. Dobra, tam miałem wczytane, nie? Wczytamy sobie tą gierkę. To jest to? Możliwe.
i śmigniemy sobie jeszcze raz samochodem, tylko tam nie będziemy za dużo rozwalać. Myśmy się na początku zaraz rozwalili autem, no i tyle było. I tyle było w temacie. Kutas Pietrow mógł wysyłać wiadomości na zachód. Zakład jest odizolowany. Gdyby Pietrow mógł cokolwiek przesłać bezpośrednio komuś innemu, już by to zrobił. Dlatego usiłuje się włamać do centrali sterowania kolektywem. Masz na myśli tę jebitną kulę na niebie? Czy Tom, czy Tom? Gdzieś w pobliżu. Tak, nie, ta jest bardziej jebitna jednak. Protokół awaryjny zablokował większość komunikacji między zakładem 3826 a światem zewnętrznym. Tej blokady nie da się obejść. Potrzebna byłaby cała akademia naukowa, taka jak akademia. Dobra, nie rozwalamy ich, tylko lecimy. Co on chce osiągnąć? Jak z pewnością zauważyliście, jest tylko jeden kanał komunikacyjny połączony ze światem zewnętrznym, który nie podlega protokołowi awaryjnemu. Tajna linia rządowa. Rzecz samej. Tego kanału dr Sechenov używa do rozmów z Kremlem. No ile się da, tyle się. Inny nie ma do niego dostępu. No, tyle se tam rozwalimy najwyżej, nie? To co Pietrow usiłuje zrobić? Babcia Zina jak najbardziej. Chce skrolować centralę poprzez podszycie się pod doktora Sechenova. A to sukinkot. A tam takie kartoniki to tam. Charles, czy Pietrow naprawdę mógłby oszukać centralę? Nie zaprogramowali jej debile, prawda? Musieli wprowadzić jakieś zabezpieczenia. Tu jak nic, są jakieś... ...inżynier i programista. Nie bez powodu pracuje w zakładzie 3826. To on zoptymalizował protokoły przesyłu danych... Nie wiem, czy ktoś nas goni, czy nie? ...robot oraz robot. Czyli sposób funkcjonowania centrali ma w małym palcu? To znaczy, że Pietrow naprawdę mógłby ją oszukać? To dlaczego dr Sechenov zawiesił... Ja bym tam zbadał to. Osobie? To tylko chwilowe. Po uruchomieniu kolektiwu 2.0 kanały komunikacji cyfrowe... Znaczy tą budkę tam, o. ...użyteczne i zbędne. Wszystko będzie przesyłane... Ej, mamy nówkę Funkiel, to sobie pojedziemy sobie tym. ...kod binarny trafi na śmietnik historii. Razem z programistami. Nic a, tu jest jakiś ziomek. ...tak się wkurzył. Chce wszystko rozpieprzyć, póki może. Którym to się sprawdzało? Którym to się... No nie to! ...kierują inne motywy. On już leci do nas, nie? ...zdrajcą macierzy. W dupie mam jego motywy. Ile mamy czasu na powstrzymanie go? Łamanie się do centrali korektywu. Ha, no chodź, no chodź. Nawet z własnym sprzętem komunikacyjnym Pietrow będzie potrzebował na to dużo czasu. A gdzie znajdzie taki sprzęt poza centrum naukowym? Tylko na pokładzie latającego kompleksu czołowej. I nigdzie indziej? Świetnie. Pietrow, jesteś już ugotowany, ty zdradziecki kutafonie. Kurwa, nie trafiłem w niego? Kurczę, znaczy się chciałem pojąć. To nie działa na niego? Lecz się. Lecz się, bo zaraz zginiesz. Stary, zginiesz zaraz. No nie wierzę. Tu nic nie będzie, a ja zginąłem, nie? Jakiś kurde zwykły ziomek, więc mogłem tylko wymienić to auto i słabo mam też tą broń, kurde, tu już jest połowa gry, a ja się cały czas męczę z tymi. Jak ten kutas Pietrow mógł wysyłać wiadomości na zachód? Zakład jest odizolowany. Gdyby Pietrow mógł cokolwiek przesłać bezpośrednio komuś innemu, już by to zrobił. Dlatego usiłuje się włamać do centrali sterowania kolektywem. Masz na myśli tę jebitną kulę na niebie? Walić to jedziemy. Tak sądzę. Protokół awaryjny zablokował większość komunikacji między zakładem 3826 a światem zewnętrznym. Tu też coś idzie robić. Potrzebna byłaby cała akademia naukowa, taka jak Akademia Konsekwencji. Więc co on chce osiągnąć? Jak z pewnością zauważyliście, jest tylko jeden kanał komunikacyjny połączony ze światem zewnętrznym, który nie podlega protokołowi awaryjnemu. Tajna linia rządowa. Rzecz samej. Tego kanału... Ciekawe, czy to osiągnięcie, co tam było z tym, żeby wziąć na maskę, to już jest... Nie ma do niego dostępu. Zrobione. Nikt poza babcią Zino. Jakby tak wysiadł teraz, wyszedł, znaczy się? O właśnie, o to chodzi. A to sukinkot. Charles, czy Pietrow naprawdę mógłby oszukać centralę? Nie zaprogramowali jej debile, prawda? Musieli wprowadzić jakieś zabezpieczenia. Pietrow to utalentowany inżynier i programista.
Nie bez powodu pracuje w zakładzie 3826. To on zoptymalizował protokoły przesyłu danych cyfrowych, programista robot oraz robot-robot. Czyli sposób funkcjonowania centrali ma w małym palcu? Szary, bo to jest krótka misja, a ty się tutaj... Mógłby ją oszukać? To dlaczego dr Sechenov zawierzył te protokoły jednej osobie? To tylko chwilowe. Po uruchomieniu kolektywu 2.0 kanały komunikacji cyfrowej staną się bezużyteczne i zbędne. Wszystko będzie przesyłane drogą emisji fal neuropolimerowych. Kod binarny trafi na śmietnik historii. Razem z programistami. Nic dziwnego, że Pietrow tak się wkurzył. Coś czuję, że tutaj po drodze po prostu jest kupa towaru, nie? Chociaż podejrzewam, że Pietrowem kierują inne motywy. Jest zdrajcą. Tam już coś mnie goniło, ale... Mam jego motywy. Ile mamy czasu na powstrzymanie go? Łamanie się do centrali kolektywu jest bardzo trudne. Więcej tu was matka nie miała? Właściwym sprzętem komunikacyjnym Pietrow będzie potrzebował na to dużo czasu. A gdzie znajdzie taki sprzęt poza centrum? Majorze, na podstawie alarmu wroga stwierdzam, że macie przerąbane. I co ja ci poradzę? Czaros, co bada centrum Sechenova? Fale radiowe, towarzyszu majorze. Jest tam sprzęt, który pomoże Pietrowowi was... Ej, co mnie tak rozdupiło? No to lepiej będę cicho. O, to już... Z tym cicho to... Trochę za późno. Oj, kurwa, napierdzielają we mnie. Ale mi się tu... Nie, co mi się tu dzieje? Co tu we mnie tak strzela? O kurde. XXXXX, trzymy się. Kurwa, chociażbyś mógł trafić, stary. No i co? I po amo, nie? No świetnie. Wiem, że jest niedaleko, ale... Kurwa, mi jedną. No, mnie zabiją za... On ma tak się zbiera! Lecz się, lecz się, lecz się. No bo nie mam tu innej broni, żeby go... rozdygać, no i oczywiście nie mam się czym leczyć, nie? No nie wierzę, jeden hit został. No kurwa, wiedziałem. No czy on jest biotyczny, czy co? Przecież to jest zwykły nobek, nie? No nie wierzę, to jest zwykły nobek, a ja się nie mogę z nim... Jestem na dole pewnie, nie? Nieprzygotowana na akcję. Szary, kompletnie. Dobra, na szczęście jestem do góry. Ale to nic nie zmienia, bo ja nadal nie mam towaru. Kurwa, no... Dwa razy wystrzeliłem i straciłem tylko... To nic nie daje, co gówno jest. Jezus Mario. Przecież to nic nie daje. Zobaczmy, co umiesz. Serio, naprawdę, bo przecież... Może jakieś fanty, bo...
Nie mamy ani amunicji, no nic nie mamy. Bierzemy co się da, bo to jest po prostu jakaś paranoja, nie? Tych dziadów tu jest jeszcze więcej. Żeby była jasność. Czymś tu się podświetlało, tylko zapomniałem czymś z tego wszystkiego. Jest jeszcze więcej tego, nie? Tylko... Tu niby pójdziemy, ale tu są te ziomki, nie? No właśnie. Palisz to. Tu jakiś towar, jakiś... Zapis stanu gry, coś, figo fago. No jest tu. No kurwa, gin. Lecz się. No kurwa, gdzie on stanął? Co z tego, że ja się. Jest. Kurwa, no co za asy, nie? No co za asy to są? Naprawdę, no przecież to jest... No idzie mu trochę mu nachodzi, dobra. No przecież to jest jakiś, ja nie wiem, naprawdę nie wiem, no albo jestem słaby w tą grę, albo co. Albo ta broń jest słaba. Niech spierdala. Nie tak głośno. Jak on do mnie podejdzie. I co teraz? No jak to otworzyć? No ej, no nie rób tej jaj. Dobra, ja jeszcze nie mam się czym leczyć. No tam jeszcze część, dobra, szybko. Kurwa, no musiało to przyjść tutaj, nie? No jak tam wskoczyć teraz? Jezus Maryjo, Chryste Panie. Wskakuj tutaj, wskakuj tutaj, wskakuj tutaj. Nie zatrzymać. Bogom wolno to, czego nie wolno zbyć. Aha, dobra, a to coś tu mogę zrobić? Pewnie mogę, nie, ale. Popatrzyć sobie na kamery, ale. Dobra. Tam trzeba wejść jeszcze raz, tak? Tak. Skrzyneczka. No ludzie kochane, gdzie jak oni tu doszli? Tego nie wie nikt. No nie, dawaj, dawaj, omijaj to, o kurwa, no omijaj to. No ja pierdolę, w co on tu wszedł, nie?
No nie, no przecież to się kurwa nie da. Gary mu Audi to... Raz. Dobra, mam nadzieję, że cutscenka jakaś albo coś, albo nie wiem, albo... Zamykaj te drzwi za sobą i... Nie lubię takich misji, no nie lubię takich akcji, że... Po prostu... Ty nie masz niczym się bronić, słaby jesteś w ogóle i... Kogo my tu mamy? 25 minut odcinek, Szary 3 razy podjeżdżał na górkę. Tylko po to, żeby teraz mi dali w ryj. Dość, Wiktor. Tyle śmierci. Tylko go ogłuszyłem. Ocknie się. Ale odcinek będzie dobry. Być albo nie być, o to jest pytanie. Czy szlachetniejszym jest znosić świadomie losu wściekłego pociski i strzały, czy za broń porwać przeciw morzu zgryzot? Nie, tak nie może być. Nie może. Nie zgadzam się. Wybacz, Lariso, ale nie rozumiem tego. On zniszczył wszystko, a ty... Jestem lekarzem. Dziś zginęło już za dużo ludzi. Ludzi, Lariso! A to jest zwierzę! Pies bojowy! Rozpluje kogo tylko Sechenov mu każe! Uspokój się, jest skrępowany. Zaprogramuję leczenie i pójdziemy stąd. Dokąd? Nikt po nas nie przyjdzie. A ten pieprzony wariat zrujnował nasz plan ucieczki! Wiem to. Coś wymyślimy. Wątpię. Wypuśćcie mnie, a obiecuję, że wszystko skończy się szybko i bezboleśnie. A więc pies Sechenova mówi, co? Zobacz, ledwie się no mówi, a już nam grozi. Tak, ja przynajmniej grożę. A ile osób zakatowały bez żadnego ostrzeżenia twoje roboty? Pietrow, 2000? 3000? To nie jest jego wina. To przez awarię systemu. Systemu, mówisz? To dlaczego twój chłopak wyszedł z tego bez draśnięcia, co? Co ty do cholery wygadujesz? To oczywiste. Najpierw Wawiłow, potem WGN. Roboty atakują wszystkich z wyjątkiem was. Dwojga. Jak to możliwe? Dziwne. Jeśli ich nie kontrolujesz, co? Sprawdźmy to. Wiktor? Mówiłeś, że nie masz z tym nic wspólnego. Oczywiście, że nie ma. Jakie jeszcze bójdy ci wcisnął, co? Ja nie mogę. Wiktor. Nie miałem wyjścia. Zwykła awaria niczego by nie zmieniła. Jak mogłaś? No wkurwiłaś. Jak? Delikatnie, ale... Jak ja mogłem? Przecież sama powiedziałaś, że to może być koniec świata! Coś kręcą ewidentnie. Jak? Nie, nie dotykaj mnie. Naprawdę nic jej nie powiedziałeś? I to był twój błąd. Ej, spokojnie! Czekaj! Już po tobie, gnoju. O, ho, ho. Co tu się wydarzy? Będę mógł się z tego uwolnić? O, robociku. A co to za mały przyjaciel? P3 do Czełomieja. Pietrow... Gra zapisana, no i o to chodzi. Znowu. Pogoń za nim chyba wam się spodobała, Niczajew. 1300 metrów. Nie wolno dopuścić, by Pietrow zakłócił start kolektywu. Znajdźcie go. Już. Dobra, nie mam ammo znowu. Nie mam nic. Prowadziliście na siebie gniew czarodzieja, towarzyszu majorze. Co ty nie powiesz? Odwal się, co? No. Szło tu gdzieś zapisać? Dobrze by było, nie? Jeszcze, bo niby się zapisało, ale... Ja bym jeszcze raz poszedł, słuchajcie, tam jeszcze, tam gdzie były te drzwi. W sensie tutaj.
Tu było dużo fantów. O właśnie. O to chodziło. I tu przeglądamy. Pięknie. Ja mam jakiś czas? Czy się ograniczony? Dobra, jakieś ammo, coś fajne. Nie no, tu szkoda było po prostu tych czapeczek wszystkich, tych kółeczek. Tu coś czuję, że fantów co nie miara. No leci ammo, leci wszystko, nie? Super, super. Durna klasa. Mam nadzieję, że ktokolwiek kto wymyślił skończył tak jak ja. Tak, ja też. O czym ty mówisz? Szczególnej kategorii, ale dla nas, zwykłych ludzi, jest to dość istotne. Zwłaszcza jeśli zwykli ludzie, jasne. Więcej niż podstawową myśl. Lepsze modele są dostępne w takich kolorach jak kremlowska czerwień. A w ogóle to po co ci taki? Jak to dlaczego? Widać, że jesteś wojskowym. Jakość, unikatowość, posiadanie czegoś, czego nie ma większość pozostałych. Zwykłe ludzkie pragnienia. No to... Siedziałam po godzinach, bo potrzebowałam jeszcze tylko 8 nadgodzin, żeby awansować oczko wyżej. Co no tutaj robiła z tymi kwiatami? Gdyby co piąty drań nie zaczął usiłować poprawiać sobie klasy przed kuracją poliberową, co spowodowało społeczną dewaluację. Dobra, babo. Co? Dewaluację pracy. Wybacz, muszę lecieć. Dokładnie, przecież nie będziemy tutaj słuchać co ta. Dobra, mamy trochę fantów. Trzeba by było gdzieś tu sobie zapisać, kurczę, tą grę. Czy my sobie możemy to zapisać? Tak bez skrupułów. Ja tam może gdzieś przeoczyłem, że jest jakiś zapis? Nie, no tutaj nie ma zapisu. Ja raczej przeoczyłem. Dobra, dzida, 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 dzida. Nie interesuj ta się nami w ogóle, my tu nie ma. Nie, tu nie ma. Jedziemy do samochodu, dawaj, dawaj, dawaj. Kurde. Kurde, no ja pierdziel, ale ujechałem. Ale ujechałem daleko. Ale szary, ujechałeś? Nie spodziewałeś się mnie usłyszeć. Nie tylko dobrze cię słyszę, ale wkrótce też zobaczę. Gotuj się, kutasie. Wierz mi, przygotowania idą pełną parą. Będą niespodzianki psie. Zwróciłeś lepce przeciwko mnie, Knut. Nie odbiera, kiedy dzwonię. Zaraz się rozpłaczę. Gówno mnie obchodzi twoje życie. Ej, tam możemy sobie zapisać, dobra, fajno. Charles, możesz go namierzyć? O to chodzi. Sygnał jest. O, super. Teatru? Tutaj w zakładzie? Co za klaun. Słuchajcie. Teatr, towarzyszu majorze, nie cyrk. Autoryzacja. Robimy sobie ammo. Ja sobie tutaj porobię oczywiście ammo. Ha, 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 ha. Znaczy, no najpierw sobie porobię to, nie? O, dobra, okej. Okay. Proszę wybrać procedurę. Dobra, ale ammo, amunicja tutaj. Do strzelby, no, do strzelby tak, jak najbardziej. Tu już mamy niewystarczająco.
O. Dobra, to tak zróbmy. Dobra, fajno, 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 przyda się. Dawaj, dawaj, jeszcze do tego. Jeszcze, dawaj, 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 jeszcze do... Amunicja tutaj, o, o, właśnie, o. Szary, zaszalałeś, dobra, okej. I tak przygotowany. Dostęp przyznany. Dobra, i teraz tak, demontażnie, gdzie to było? Dobra, tu mam coś, ale tego na razie nie będę używał. Do pistoletu mi na razie nie jest potrzebne. Tak, do tego mam. Do strzelby nie mam za dużo, nie? No to jest trochę lipa. Tak szczerze mówiąc, to jest trochę lipa. Do strzelby tylko. W ogóle jakiś mały mam tutaj, ten cały tutaj. Może coś wydropimy do tej strzelby, a jak zdemontujemy, co jest po wytwarzanie? Co jest nam potrzebne do tego? Wszystko, nie? Dobra. Rakiety do grubasa, no super. Ta nuta też jest spoko, nie? Dobra, o i no i fajno. I tak kurwa, jeszcze se strzeliłem. Tak przygotowany, możemy zapisać gierkę i... I jutro będę nagrywał następne odcinki, tak myślę, przynajmniej taki jest plan, jak wyjdzie nie wiem, ale... Ale mamy zapisane i fajno, i o to chodzi. Także na razie, hopa, jo, cześć.